puszka, zabawka, lunchbox, pomadka, herbata ekspresowa popularnej firmy, paragon. Co mają ze sobą wspólnego? Prawdopodobnie wszystkie zawierają substancje powodujące zaburzenia hormonalne, tak zwane związki endokrynnie czynne. Udowodniono, że ED zwiększają ryzyko chorób cywilizacyjnych, nowotworów, tych związanych z hormonami piersi, prostaty, jądra, otyłości, cukrzycy, zaburzeń metabolicznych. Podwyższają również ryzyko wad rozwojowych u płodu. Ze związkami powodującymi zaburzenia hormonalne mamy do czynienia w codziennym życiu. Obecnie lista zawiera około 1400 związków chemicznych i stale się powiększa. Związki powodujące zaburzenia hormonalne, czyli związki endokrynnie czynne, do złudzenia przypominają budową nasze naturalne hormony. Po lewej stronie nasz naturalny hormon płciowy, po prawej stronie związek endokrynnie czynny, jakim jest bisfenol A. Przez to, że związki endokrynnie czynne przypominają do złudzenia budową nasze naturalne hormony, organizm nie jest w stanie rozróżnić, czy ma do czynienia z naszym naturalnym hormonem, czy ze związkiem endokrynnie czynnym. I jeżeli taki bisfenol A znajdzie się już w naszym organizmie, może powodować zaburzenia hormonalne, na przykład zaburzenie produkcji naszych naturalnych hormonów płciowych. Aktualnie najbardziej przebadane związki endokrynnie czynne to plastyfikatory, czyli substancje polepszające właściwości mechaniczne, np. tworzyw sztucznych, ftalany oraz dioksyny, polichlorowane bifenyle czy środki zmniejszające palność, których niekorzystne działanie na zdrowie zostało opisane w licznych publikacjach. W projekcie Miasto na Detoksie chodziło o to, żeby dowiedzieć się jak najwięcej o związkach endokrynnie czynnych, które mogą występować w przedmiotach codziennego użytku. Następnie te potencjalnie niebezpieczne przedmioty codziennego użytku zastąpić bardziej ekologicznymi alternatywami i zobaczyć, jak zareaguje na to nasz organizm. Do badania włączono 9 rodzin. Pobrano próbki moczu i kurzu domowego wśród uczestników. Próbki zostały pobrane do szklanych opakowań, więc nie ma mowy o jakimkolwiek zafałszowaniu wyników, ponieważ szkło jest materiałem neutralnym. Próbki pobrano na samym początku badania, po raz pierwszy, i 7 miesięcy później, na zakończenie badania. W ciągu tych 7 miesięcy uczestnicy mieli zmienić swoje nawyki oraz pozbyć się z domu przedmiotów codziennego użytku, które mogą potencjalnie zawierać związki endokrynnie czynne, takie jak tekstylia, kosmetyki, chemia gospodarcza, potencjalnie niebezpieczne zabawki oraz opakowania plastikowe. Plan był prosty. Przez pół roku nie mogli korzystać z popularnych środków czystości. Mydła, proszku do prania czy dezodorantów. Musieli je zamienić na zdrowe i organiczne produkty, takie jak woda, ocet, soda oczyszczona i kwasek cytrynowy. Mogli oni również uczestniczyć w warsztatach. Podczas tych warsztatów przygotowali ekologiczne alternatywy, na przykład chemii gospodarczej. Musieli przez pół roku przeżyć bez chemii z drogerii. Związki endokrynnie czynne zostały wykryte niestety we wszystkich próbkach kurzu i moczu na początku badania. Zauważono znaczne statystycznie różnice pomiędzy wartościami stężeń związków moczu na początku i na końcu badania. Wykazano również, że zmiany, które zostały wprowadzone przez rodziny, obniżyły zawartość związku ED w kurzu domowym. Osoby, u których zaobserwowano wyższe stężenie ED w moczu, częściej gotowały na przykład ryż przy użyciu plastikowych torebek. Częściej używały w kuchni plastikowych opakowań. Spożywały jedzenie w puszkach i napoje w plastikowych butelkach. Oraz miały kontakt z paragonami. Wyniki badań pokazały, że tak naprawdę niewielka zmiana nawyków oraz małe kroki mogą przyczynić się do znacznego zmniejszenia stężenia związków endokrynnie czynnych w moczu i kurzu domowym wśród uczestników. I to tylko przez pół roku. To nie koniec filmików o ED. W kolejnych częściach chciałabym pokazać praktyczne rady i wskazówki, jak ograniczyć wpływ związków endokrynnie czynnych na nasz organizm, bo przecież świadomie nikt nie chce narażać się na choroby cywilizacyjne. Tymczasem dziękuję za uwagę, poświęcony czas, komentarze i subskrypcje. Do następnego filmiku, pa!